Witam ponownie. Witam Państwa. Pani Heleno, dzisiaj porozmawiamy o bardzo częstych problemach, które zdarzają się ludziom. Bardzo wiele par ma obecnie duże problemy z zajściem w ciążę. Wiem, że ma Pani na to swój sposób. Proszę nam o nim opowiedzieć. Jest to w zasadzie prosty sposób, tylko niestety jest znany bardzo małej ilości ludzi. Jest to kwestia polaryzacji. Jak wszyscy powinni wiedzieć, wszystko w świecie naszym jest spolaryzowane. Wszystko, nawet kamień, ma polaryzację i plusową, i minusową, zależy z której strony. I ta polaryzacja, jeśli jest minusowa, działa inaczej, jeśli jest plusowa, również działa inaczej. Tak samo jest z ludźmi. Mężczyzna w zasadzie powinien być minusowy, a kobieta plusowa. I jak wiecie Państwo, dwa różne znaki przyciągają się. Wiemy to wszyscy, tak? Natomiast dwa jednakowe znaki odpychają się. I jeśli trafi się taka para, że powiedzmy obydwoje mają zmienioną polaryzację, czyli nie taką jak potrzebna, czyli kobieta ma polaryzację męską, mężczyzna ma kobiecą, bo tak jest, jest bardzo duży problem u ludzi z tym, z tą polaryzacją, około 30% ma zaburzoną polaryzację. Więc taka para może mieć dzieci, mimo że jest odwrócona polaryzacja, ale jest plus i minus. Natomiast jeśli się trafi para, która powiedzmy jedno z partnerów ma polaryzację powiedzmy minusową i drugie ma minusową, no wtedy niestety jest problem, bo w ciąży ta kobieta nie zajdzie, ponieważ jest nasienie wyrzucane. Nawet jeśli zaistnieje ciąża, bardzo maleńka, to zostaje w pierwszych 3 miesiącach wyrzucona. No i niestety, a to nie jest jakiś wielki problem ze zmianą tej polaryzacji. Trzeba tylko wiedzieć, do kogo się zwrócić. Ja oczywiście robię takie rzeczy. Jest już mnóstwo dzieci urodzonych z mojej zmiany polaryzacji. I takie dziecko wręcz śmieszyło mnie to, bardzo się śmiałam, bo dziewczyna z chłopakiem przyjechali aż z Londynu, byli ze sobą 6 lat i nie mieli dziecka i przyjechali do mnie w Nowy Rok i ja im zrobiłam tą polaryzację. Oni byli razem w Polsce, mieli hotel, no i akurat ona miała dni płodne. I pojechali do Londynu, za 2-3 tygodnie ja dostaję maila. Pani Heleno, baby w drodze, więc to był po prostu cud natychmiastowy. Ale takich dzieci z tej mojej polaryzacji, z tej zmiany jest już no, sporo na tym świecie. I zazwyczaj jest to prosty problem. Po prostu zmieniam to. Tylko jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Dlaczego takie rzeczy w ogóle się dzieją? Dlaczego mężczyzna ma kobiecą energię? Czyli w męskim ciele jest energia kobieca, albo odwrotnie, w kobiecym ciele jest energia męska. Znam te problemy tych ludzi i no niekiedy naprawdę są to potężne problemy, bo w takiej kobiecie, powiedzmy, która ma polaryzację minusową, to nie jest tylko tak pięknie powiedziane polaryzacja. Są różne procesy w organizmie, które no w zasadzie powinny być u mężczyzny, czyli hormony. Taka kobieta ma męskie hormony, tak samo jak mężczyzna kobiece. No i czasem nie wiem, jak powiedzieć, powiedzmy temu mężczyźnie, który do mnie dzwoni i ma właśnie tą polaryzację kobiecą, bo sobie myślę, Boże, jak on zareaguje, nie jak mu to powiem, ale okazuje się w bardzo wielu przypadkach, że człowiek jakby to czuje. No i ostatnio mówię to panu, a on mówi, pani Heleno, ja zawsze wiedziałem, że jestem babą. I tak niektórzy przyjmują to bardzo łatwo, bezproblemowo. No i proszą oczywiście o zamianę tej polaryzacji. I robię to. I przeważnie wszystko wraca do normy. Rodzą się dzieci w takich małżeństwach. I jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy. To jest ta polaryzacja zazwyczaj, bo to się tak nie bierze znikąd. To bierze się zazwyczaj z naszego dzieciństwa. Bardzo często dziecko w dzieciństwie choruje i ma obniżoną odporność, ma słabą aurę w tym momencie. Różne powody takiej choroby są. I w tym momencie jakby
wchodziły, nie jakby, wchodzą w to dziecko byty. Z tym, że są to byty ludzkie. Są to mężczyźni, kobiety, bardzo różnie. I jeśli powiedzmy w mężczyznę, w małego chłopca wejdzie dwa byty kobiet, a tak się często dzieje, to te byty wchodzą z całą swoją energią, czyli zaburzają takiemu dziecku energetykę. I to dziecko od tej pory ma hormony kobiece, chłopczyk na przykład. I nawet miałam taki przypadek, gdzie 9-letni chłopczyk, zaczęły mu rosnąć piersi w wieku 9 lat, bo miał hormony kobiece. No i też matka szukała pomocy wszędzie, no ale oczywiście znalazła ją u mnie. Także są to bardzo skomplikowane sprawy. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy wykład. Do zobaczenia następnym razem.